Siemanko wszystkim. No jest, kurde, jest potencjał, tak? Jest potencjał. Te chwile są tak krótkie. Oj, to ulotne chwile. Trzeba o nie dbać, dlatego wyłączam tą kamerę. Trzymajcie się. Cześć. No i siemanko, witam was ten piękny, słoneczny dzień, prawie że, dobrze powiedziałem, troszkę pochmurnie, ale zawsze jest piękny dzień, to jest stałą regułą. I sytuacja aktualnie wygląda w taki sposób, że można powiedzieć, że jesteśmy świadkami tworzenia się historii. Mianowicie, jeżeli oglądasz właśnie teraz ten fragment, ten moment, drugi sezon BDMV Loga właśnie jest w natarciu, właśnie jest w trakcie tworzenia się. Zaczynamy po prostu drugi sezon, jeżeli chodzi o vlogowanie. Szybko tamten zeszły rok minął, w mojej opinii, i tu zobaczcie, wszystko jest jeszcze miszmasz. Mam 10-15 minut, żeby się tutaj dopakować i robię sobie brum brum do Suwałk. Okej, dzisiaj mamy, zobaczcie, 30 sierpnia, wtorek, środa jest jutro i godzina 10-12 odbędzie się trening w Suwałkach i po treningu na spokojnie też już sobie powędrujemy, pojedziemy tak zwanym malowbusem. Na łotwę po prostu. I to będzie tak będzie wyglądała środa. W czwartek są eliminacje. I w eliminacjach, tak wam powiem, Sobol jeszcze gra singla. Być może już przyspieszony kryzys wieku średniego Sobol przechodzi i mu się singla zachciało, ale dobra, jak chce sobie pobiegać, to tam jego sprawa. I Sobol też w czwartek gra mixta z Ulianą. I z grubsza tak to wygląda. Jako że to jest początek Vloga, początek pierwszego odcinka drugiego sezonu, tak to nazwijmy, ale nie będę chyba sezonowo dzielił, więc to będzie po prostu 40 już odcinek vloga. Dosyć już te liczby się, że tak powiem, w górę idą, więc fajnie. No to oczywiście nie zapomnij łapki w górę na dole subskrypcji. Aktualnie jest 1970 subskrypcji, być może już w momencie publikacji tego filmu będzie 2000, jeżeli nie, no to subskrypcja na dole, guziczek czerwony
bardzo, bardzo zachęcam, żeby dołożyć cegiełkę do tego projektu. A jeżeli chodzi o czysto sportową jeszcze rzecz, wszystko będziemy wyjaśniać, myślę, że z Sobolem, bo pewien progres został poczyniony w zeszłym sezonie i mniej więcej o to właśnie chodzi. I sobie tak ocenimy, porównamy z zeszłego roku, jaki progres został poczyniony, bo został poczyniony. Także powoli do przodu, cytując naszego narodowego wieszcza, czyli Pudzialna, cierpliwy to i kamień ugotuje, także taką też filozofię, myślę, wyznajemy. Patrząc też na realia polskiego badmintona, nie oszukujmy się też, bądźmy ze sobą, tak powiem, szczerzy, więc myślę, że jest ok i powoli, powoli do przodu. Tak to w skrócie wygląda. Dobra, już tyle słowem wstępu. W takim razie do zobaczenia z Sobolem w jego chacie, a jak nie, no to pewnie w podróży. Zobaczymy, zobaczymy, to jest akcja, że tak powiem, spontan, scenariusza nie ma, więc tak to wygląda. Widzimy się niebawem. Właśnie robiłem brum brum. Jesteśmy u Sobola dzień później, bo wczoraj taki wstęp czy zrobiłem. Czy ja tu się zmieszczę między tobą a Marianem? Nie wiem, tam jest ciasno, więc robimy brum brum. Odjeżdżamy z posesji Sobola, zaraz kamerkę damy. Machamy. I spierdzielamy, tak wam powiem. Dzisiaj trening 10-12, jak się czujesz po treningu? Szybko. Bardzo dobrze się czuję, potem troszkę zamieszania, ale jest dobrze. Ale jest sam dobrze. Trening i tego organizacyjnie coraz lepiej to idzie. Pierwszy vlog z naszego turnieju to właśnie V-log, V-log. Był właśnie tutaj i tutaj się rozpoczęła przygoda. Tak jest, tu już się zaczęła przygoda, zobaczcie, suwałki krzywe dokładnie aktualnie. Zaraz tak. Suwałki bierzemy jeszcze dziewczyny, o tutaj z tyłu będą. 4K, coś tam może, o tu właśnie tak. Było. To była facjata, dobre biznesy trzeba promować, dokładnie. Wiadomo, więc właśnie tu, więc zaczynamy drugi sezon oficjalnie, skurczybyki, suba daj oczywiście, że tak, i lajka, i inne takie. Wiesz, daj suba, że to jest przyjemne, tak, bo że wracamy na ten sam turniej, w to samo miejsce, jedziemy tym samym samochodem. Też, no właśnie, to zaraz podziękowania będą dla klubu oczywiście i malowo, bo to każda pomoc tak. Jest pożyteczna i na duży plus, więc dziękujemy to od razu. SKB Litpol Malów Suwałki i sponsor Malów Litpol tak. Malów i SKB, więc dziękujemy za użyczenie Malów Busa. Dajcie łapkę w górę dla Suwałki i tyle, no. Ale powiem ci, przed tym turniejem mam takie bardzo dobre nastawienie, nie wiem czemu. Ja też, tak kurna, ale napędza tak... to, że widzisz, że rok, z roku na rok, wiesz, trochę tak. Lepiej, tak kurczę, i inne nastawienie. To był też pierwszy taki właśnie turniej nasz, jeżeli chodzi o takie nasze tam tournée, nazwijmy to, takie budowanie rankingu światowego. Nie? Dokładnie. Więc też nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, pierwszy to był wyjazd, no może trochę nawet przestraszenie w jakimś stopniu, bo wszystko nowe było, nie? Jak najbardziej, więc, wszystko nowe. Więc poza tym, że na korcie mieliśmy się sprawdzić i grać swoje, to jeszcze mieliśmy, wiesz, tu ogarnąć, tam ogarnąć, wszystko nowe i tak dalej, a teraz po roku, zobacz, tak, siedzimy pierwszy raz prezesi i wyjebongo tak zwane. Pierwszy raz. Zawsze zakulisowa sprzeczka z Sobolem, nawet czasem mi się w zimie, jak nie ma minusowej temperatury, zdarzy uchylić okno w pokoju, więc zawsze sprzeczki takie mamy w pokoju, że weź uchyl chociaż na chwilę, a Sobol absolutnie nie, zamykamy tego. No ja jednak, takie kłótnie cały czas ja jestem mamy. Jednak bardziej ciepłolubny, pomimo tego, że jestem z Suwałk. Tak, ja wolę w sumie. A tu kolega jest zimnolubny, a jest z Zalesia Górnego, także tutaj jest ta... No bo wiesz, w Zalesiu Górnym są tytani, można powiedzieć, na Zalesie to jest... A my jesteśmy białe niedźwiedzie. Nie jednego człowieka renesansu wychowało Zalesie, tak ci powiem. No, tutaj jeden siedzi obok mnie. Jeszcze Kantorek, prawda? I tyle, nie? Kantorek będziemy mieli, walutkę mamy, hotelik mamy, wpisowe, elegancko opłacone. I jedziemy. Zwróć uwagę, że w tamtym roku się emocjonowaliśmy, to już wczoraj to powiedziałeś, że my się emocjonowaliśmy, jak wchodziliśmy do kwalifikacji. Nie wiem, tak, czy pamiętasz, no tak. W tamtym roku tak, tamtym też stresik. Jak... Taka wielka loteria, bo tylko tak. Się czekało, odświeżało stronę internetową i kurwa, czy ktoś się wycofał, czy coś też, że w ogóle, czy do turnieju się dostaniemy, nawet na same głupie, w cudzysłowie, eliminacje. A teraz i myślę, że to jest ten moment, jak już płynnie przeszedłeś do tego sportowego już tematu, to przykładowo progres został poczyniony taki, że zobaczcie, jedziemy na ten sam turniej Łotwa, czyli od tego, co się zaczęło rok temu. Rok temu ledwo dostaliśmy się na eliminację, wygraliśmy eliminację i odpadliśmy w pierwszej rundzie turnieju głównego przeciwko Ukraińcom. Tak, Ukraińcom, tak. Trzy sety co prawda, tak, ale przegraliśmy w pierwszej rundzie. A teraz zobaczcie, jedziemy, jest środa, a gramy dopiero pierwszy mecz w sobotę. I jest to już od razu druga runda turnieju głównego, czyli od razu już z miejsca
jesteśmy wyżej niż rok temu grając 3 mecze, wygrywając 3 mecze, nie? Czyli taki progres został poczyniony, bo jesteśmy dwójką turniejową, rozstawieni nawet w turnieju, bo awans w rankingu światowym jest około ponad 400 pozycji. Tak to wygląda. Tak. Z tego fotoradaru ktoś opublikował w necie, że jechał ktoś stamtąd, tak jakby w stronę Suwałk, zrobił fotoradar zdjęcie, ale co się okazało, że ten wyprzedzający przekraczał prędkość i to zdjęcie zostało anulowane, bo nie było widać tablic rejestracji. Szczerze, mnie to obchodzi. Dobra, ruszyliśmy. Czy mam zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych? Fajnie. Tu też? Fajnie, okej. Okay. Ruszyliśmy, wszystkie zgody podpisane. Sobolenko, zaraz do dziewczyn przejdziemy. Co tam, jak się czujesz? No tak, no... Co? Wyspałeś się? Dzisiaj, no, ja też. Dobra, starczy z tobą wywiadu. Jak tam, Uliana? Kogo chcesz pozdrowić? Ostatnio na Estonii, pamiętam, mamę priwiet było i tata priwiet. No, mama, tak. Dalej, tata, czy coś nowego? Co jeszcze nowego? Przyjaciół. Przyjaciół, okej. Okay. Lecimy i mamy tutaj Oliwkę. Co tam? Hej. No, ja chcę pozdrowić brata. Ty masz brata? I rodziców. Okej, okay, to chcę ci jeszcze powiedzieć, że furorę zrobiła twoja ta... Krowiec. Pokrowiec na rakietę, tak. Amator chciał kupić trochę za drożej nawet, nie? Ale negocjacje były pierwszorzędne. Także tak to wygląda, lecimy powolutku i widzimy się, nie wiem gdzie, tak zwana akcja spontan. Cześć. Hello. Hello. A potem jak to otworzysz... Aż tak to się wyjdzie, ja no, szczerze nie wiem. To albo, będziesz musiał wyciąć. Albo zabluruję, albo nie wiem, czy YouTube mi tak gołą dupę przejdzie. Chyba nie, więc muszę zablurować jak już. Wersja premium dla sponsorów? OnlyFans, tak. OnlyFans. Długo OnlyFans zakładam, więc zapraszam, link będzie na dole. Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś jest ciekaw szczegółów tego tutaj pomieszczenia, to zapraszam do pierwszego odcinka BDM Vloga, bo to będzie prawdopodobnie 40 odcinek. To, co teraz widzimy i to, co teraz się kręci, więc do pierwszego odsyłam pięknie tutaj i kibelek pokazałem, i dwa łóżka i tak dalej. Co ciekawe, jesteśmy w dokładnie tym samym pokoju co rok temu. I z grubsza tyle. Możesz powiedzieć od siebie, jaki plan na jutro, bo tak naprawdę ty grasz, ja nie gram. Ja mam wakacje teraz dwudniowe, kolega gra, więc możesz sobie dać na krzywą mordę obracany i Sobol teraz ma głos. Jaki plan na jutro? Gramy. Właściwie ja gram. Niecodzienne zjawisko, więc to też będzie jakieś wyzwanie, bo to jest straszne. Co o tym powiesz, panie Adamie? To jestem w szoku. Krzychu chyba musi wygrać 4 mecze, bo ma w pierwszej rundzie kwalifikacji wolny los, ale tam naprawdę trzeba się przedzierać, żeby dostać się do turnieju głównego. W Debarka tak nie ma, nie? Absolutnie, że nie. Ty, zróbmy taką, może zajebiste przejście wyjdzie, spróbuj tak rzucić tak wieżę, żeby kamera na mnie by tak trochę. I tak złapie wierzch, no. Gotowy? No. 3, 2, 1. Dobre kombo, co? Si, jest fajnie, tak jak ten Tymka teraz sparduje. Tu mamy o, kibel, tu mamy to, zobaczcie, siemanko, tu mamy o. Tu mamy o. Siema, siema. I takie kalambury były. Od razu z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich na lot, na pierwszą rundę Lotto Ekstraligi Badmintona. Oczywiście gramy w Suwałkach, wszystkich suwalczan. Bardzo serdecznie zapraszam. Link będzie poniżej do wydarzenia. Gdzie będzie link? Tutaj dokładnie poniżej. Tu link, daj trochę jeszcze niżej palce. Tu będzie link. Nie, tutaj nie będzie linka. Tu będzie link poniżej. Zapraszam wszystkich, bądźcie z nami, kibicujcie SKB Litwol Malow. Bronimy drużynowego mistrza Polski, bądźcie z nami w tym sezonie. Na dole w linku też będzie, znaczy w tym, w opisie filmu, bo od chyba tygodnia istnieje takie coś jak oficjalny fanpage na Facebooku, więc link podlinkuję oczywiście, opis będzie, klikajcie, lajkujcie, niedługo wyprzedzimy Hubal Białystok i o to właśnie chodzi. Nieważne jak, ważne, że lepiej, że od Hubala, nie? Nie, no ważne, ważne, że w Podlaskim, ważne, że w Podlaskim.
To jest właśnie to. No i z grubsza tyle. Także idziemy zaraz spać, bo jest 23:37 czasu lokalnego. Jutro muszę zrobić plakat w takim razie. Tak jest, czyli kolega będzie miał tu stanowisko do Photoshopa, a ja tutaj do... też Photoshopa. I ten kolega nie powoli, dotyka Photoshopa. Powoli tak się uczy Photoshopa. O, robię teraz tak i za 3, 2, 1, o tutaj wstawiam. Będzie grafika, która taka była, nazwijmy się, uczyłem się Photoshopa, tu kolega trochę pomógł. Ja nie miałem z tym absolutnie nic wspólnego. Dobra, to przyjmijmy, oficjalna wersja, od A do Z, wszystko ja zrobiłem i tak to wygląda. No, więc takim kadrem jak teraz na dzisiaj kończymy, zaraz idziemy spać, myju, brzydki ryju i lecimy spać, także peace yo i widzimy się nie wiadomo kiedy, w nieznanych okolicznościach. Utrzymam was w niepewności przez te sekundę czy dwie. Nara. Nie no, myślę, że na vlogu powinien pojawić się chociaż jeden dobry smacz z mojego singla, czy nie? Mówisz, loży szyderców, żebym zrobił? Tak. On może i tam, może coś pokomentuje twojego singielka. Ale wtedy, czekaj, no nie będę mógł coachować. Albo dobra, niech będzie short za kortem, bo wolę cię za kortem. No właśnie, czyli loża szyderców będzie najwyżej na mistrzu, chociaż wtedy pewnie też będziesz... Chociaż też wolę, żebyś siedział na mistrzu. Chciał mieć trenera... Światowej klasy ze sobą. Światowej klasy, Short Sport Academy and Store. Z aksamitnym głosem i z aksamitnymi radami tutaj zalesiańskimi, bo to są techniki, które warto znać i które warto poznać. Także... Tak jest, nie tylko technika podpowiedzi ma nienagannie opanowaną, lecz zobaczcie te kadry, no coś niebywałego. Mocno średnie. Zajebiste, jak to zobaczysz. Nie no, jak zobaczysz te kadry, to się wytnie. To się człowieku będzie pogrążył się w ekstazie, można powiedzieć. Utrzymam was w niepewności przez tą sekundę czy dwie, dlatego zakrywam was i nie wiem, co będzie dalej. Siemaneczko, lololol. Rysobole, wiadomo. Standardowo. Elo. Nie grać z nim płasko, on stoi. Rusz go cały czas. Siatka i ty. I przyspiesza, i przegrywa przez to. Tak? A jeżeli ruszyłeś go trochę tył, clearem właśnie. Zobacz, pierwsze dwa cleary tutaj, nawet na forte. Pierwsze dwa cleary tutaj ci zagrałeś, to. Spojrzę. Mam mu ruszyć, zobacz. Nie wiem, czy nie zauważyłeś, ale pomiędzy akcjami to tak chodzi, bo utykam. Więc no rusz po prostu. Nie możesz właśnie doprowadzić, że on stoi i gra w płaskie. To w debry, no? I jeżeli on ci wiesz, atakuje, to co właśnie zacząłeś robić. Hop, siateczka, niech on sobie pobiega, dobiegnie. A nie, że przyspiesz w płasko. I to jest stoi. Twoim celem jest to, żeby ruszyć i w odpowiednim momencie zaatakować. Też nie atakuj, wiesz, jak nie masz lotki gotowych. Po początek seta tamtego wszystko atakowałeś, a miałeś lotki za sobą, a wszystko napierdzielałeś, nie? I byłeś mnie do czasu. I tyle, tak? Pamiętaj, i główny cel, on ma się ruszyć, a nie, że płaszczy w niego na podwalach i on rękę ma. I tyle, tak? Dawaj, się nie podpalaj. No i leżysz, dawaj. Thank you.
początek trzeciego seta, pierwszego przegrał do 17, drugi wygrał do 10, bo się zaczął słuchać rad tutaj coacha, czyli mnie. Jeżeli nic głupiego nie zrobi, nic nowego nie wymyśli Sobol, no to drugi, trzeci set powinien być podobny. 10 punktów maksymalnie. Ale tak nie graj. Sobol, tak nie graj, nie graj tak. On stoi, czeka na takie lotki. No i niestety Sobol coś zaczyna wymyślać, dlatego jest 7-6. Dobra, zaraz was wyłączam, bo taśma kosztuje. Problemami, ale Sobol raczej wygra. Takie są moje spekulacje. Właśnie o tych problemach mówiłem, nie? Czwarty set grałeś tak jak w pierwszym secie na początku, czyli przyspieszasz z tego, co nie powinieneś. Tutaj idealny przykład, sam miałeś zawahanie, czy out, czy ten, i jeb, napierdala. I siadła. Odwrócił, ale to chodziło, ale to nawet mniejsza. Ale miałeś zawahanie, byłeś tu przygotowany, chcesz napierdalać. Po co? Jak w pierwszym secie początek. Wróć do gry z drugiego seta, gdzie było do 10, bo sobie rozgrywałeś na chillku spokojnie, niech on biega. Każdy zobacz, on tutaj już rękawami odbiega, to jest lewo chodzi. Dalej to co pewne, tak? Dawaj. I na spokojnie, tak? Więcej troszkę spokoju po prostu. Bez podpuchy. No już po meczu, Sobola nie będę męczył, pokażę wam halę, ale zaraz tutaj będą opinie nie z tej ziemi, tak wam powiem. Także mam do hala. Idziemy na dwa strzały. Ja się Siema Walentow, czy chcesz powiedzieć coś po meczu? Bardzo wiem, ładna taktyka ze skrótami, żeby połamać. Ale wiesz, że on się nie słuchał mnie, więc masz farta akurat, że się mnie nie słuchał i wygrałeś przez to. Ja posłuchałem Mateusza Danielaka. No właśnie. Wybicia to przez forehand. Dziękuję trenerze Mateuszu. Tak jest, Mateusz będzie pozdrowiony. Coś pięknego oglądać takie mecze na międzynarodowych turniejach, gdzie Polacy decydują o jakości tego turnieju. Otóż to i myślę, kropka nie trzeba dodawać. Krzysztof Jakowczyk przed wami, przed waszymi odbiornikami, telewizorami. Pochwalić Michała, że nie sądziłem, że tak dobrze przygotowany jest kondycyjnie. Tutaj widzę, że obóz został mocno przepracowany. O, tak jest. Tutaj mamy piękny, świetny przykład, że Jonek nadaje się do kosza. Otóż to, piękna sprawa. Nie, właśnie nie. Co do Mikołaj, jak się czujesz? Wszystko git? No git. Telefonem, no dobra. Czy chcesz coś powiedzieć? Tą zbrodnię opisać wręcz.
Jak się czujesz, powiedz? Zmęczony, zdrowe mi. Ale nie, no ja się cieszę, no ty jesteś jednak debelista, a nie singlista. Ja tak strzelam, że to ten turniej zagrasz, Polish zagrasz, bo w Pisowie płaci ci SKB. Ale potem już będzie, wiesz, arrivederci Roma. Tak coś czuję, no. Dobra, co robimy przebitkę. No. Myślę, że to się wytnie, to, że kto płaci w Pisowie. Jedyne, kto chce zobaczyć z tego meczu, to jak zmieniłem tą rakietę. Ta akcja ci wyszła, ale jeżeli masz chęci, oczywiście możesz dwa, trzy zdania skomentować. No, Michał wygrał, zagrał dobre spotkanie. Bardzo dobrze bronił, bo i to ofiarnie, bo dużo takich obron miał. Takich mocno niemożliwych i to mu się chwali, bardzo dobrze zagrał i wygrał w trzecim secie do punktów 19. I bardzo mu gratuluję, życzę mu powodzenia w meczu następnym, a to będzie chyba Singapurczyk, więc no nie będzie miał łatwej przeprawy, ale niech walczy. Okej, ja już swoje zdanie na temat twojego singla powiedziałem, cieszę się, że skupiasz się na deblu, bardzo miło z tej strony. I tak to wygląda, moi mili, także żegnamy się i tak jak wczoraj was żegnałem, tak jak i dziś w nieznanych okolicznościach będziemy się widzieć w kolejnej przebitce. Ciu! Akurat nagrałem baseballa. Dzień później jesteśmy już wieczór 21 zaraz i tutaj nasi rywale grają. Któraś z tych par, tu jest łotewsko-litewska, z drugiej strony ukraińska i na którąś z tych par będziemy jutro grać. I ja tyle się pożegnałem z turniejem głównym w Grze Mieszanej. Grałem z naszą wspaniałą Lianą. No i czyli rozeznanie z halą masz już top, tak? Tak, był single, był mixed. I teraz najważniejsze debel. A co powie tutaj Cybul? Co powiesz, Cybul? Szymka. Co powiesz? To powie. Także na którąś z tych par gramy. I z grubsza tyle. Jutro rano. Się widzimy. Wyłącz muzykę na Spotify. Jaki ty jesteś groźny. Groźny Iwan. Poland. Jest. No moi mili, dwie godzinki mamy do meczu, gramy przeciwko Ukraińcom, bo to wczoraj pokazywaliśmy meczyk. Była mieszana para litewsko-łotewska oraz ukraińska i ukraińska po trzech setach batalionu, że tak powiem, wygrała, także gramy przeciwko Ukraińcom. To chyba można pokazać, proszę bardzo. No i z grubsza tyle, więc widzimy się na meczu, na hali, zobaczymy jak to wyjdzie. Nastroje są oczywiście bojowe, jak zawsze. I z grubsza tyle. Orążonią, tak bym powiedział, z francuska. Oro! Orążonią. Orążonią. Jak nie wiecie co to znaczy, to sobie wygooglujcie. I tak to wygląda. Pis ją. Tym razem ukraińskie legendy. Tak, ukraińskie legendy, zobaczymy. I stoi nasz obieżej świat. Kawał świata nim zwiedzili. Znaczy, oj tak, jest automobil nie do zajechania, zobacz, 400 na liczniku i dalej jeździ. Nie, jeden by pozazdrościł, tak wam powiem, Niemiec na pewno płakał jak sprzedawał, albo Francuz bardziej. O, z różnic jeszcze, o, mamy tutaj, zobaczcie, wałek pod lędźwia. Odcinek lędźwiowy. Mój kolega jest już kaleka, więc potrzebny. Brum brum. No jestem delikatny, taki rozjuszony. Czemu to jest taki ruch cały czas, wytłumacz? To jest Jelgawa, gościu, 7-milionowe miasto. Tu musi być ruch. Na Łotwie. Ruch masz. Jak w Tanzanii, tak mam. Na Łotwie masz chyba 2000 mieszkańców i tutaj jest 7 milionów. No, bo Łotwa to nie jest terytorium Jelgawy. Aha. Dobra, bo taśma kosztuje. Cześć. Ladies and gentlemen, all my right, Jagor Romaniuk and Ivan Saragorodtsev, Ukraine. And on my left, Mikhail Sobolevsky and Adam Schultz, Poland. Mikhail Sobolevsky to serve to Ivan Saragorodtsev.
Brawo! Go!
Dzięki. Match won by Michal Sobolewski and Adam Scholz, 21-10, 21-10. Dobra, jesteśmy w szatni. Po pierwszym meczu. Pierwsza ćwiartka nasza, nie? Na turnieju międzynarodowym. Na to wychodzi. Pierwsza ćwiartka, jeżeli chodzi o turniej międzynarodowy. Elegancko. Dobra, w sumie rozgrzeweczka. Dwa razy do 10 wygraliśmy. 21-10, 21-10. Serwis siedział. W porównaniu do zeszłego roku, gdzie w jednym meczu potrafiłem 10 siatek zagrać i 5 błędów serwisowych. Teraz jeden tylko, minimalny out. Reszta praktycznie na milimetry. Myślę, że to nie jest bajkopisarstwo i nawet tutaj kolega potwierdził. Potwierdzam, kolega miał dobry serwis, ale też mi siedział. Dobrze grałem serwis. No bo ty to akurat zawsze stabilny, ale u mnie progres poczyniony. No i co, jak się czujesz? Ćwierćfinał dziś gramy. Czekamy albo na Polaków, Cimosz z Szymanowskim, albo oni grają teraz na kogo? Na Jakolew Amosow. Czyli Ukraińców. Ukraińców. Dość mocnych. No dobra, to czekamy właśnie na ten mecz. I za 2-3 godzinki prawdopodobnie będziemy grać ćwierćfinał, czyli o medal. Tak wysoko jeszcze nie byliśmy, jeżeli chodzi o międzynarodówki, więc... Tak to wygląda. No i dobrze, stabilny mecz to cieszy. I co jeszcze mogę powiedzieć tak na świeżo? Chyba tyle, fajnie, trzeba do przodu, ale się skupić na kolejnym meczu, bo przyjechaliśmy tu pograć, wygrać i inne takie, nie? Nie ma słabych przeciwników. Tak, tu już nie ma słabych drużyn, także lecimy dalej. Trzymajcie kciuki i widzimy się niebawem i gramy ćwierćfinał. Widzimy się na ćwierćfinale już. Elo. Elo.